I wrona zaczęła opowiadać. Kaka! W tym państwie, gdzie jesteśmy, rządzi bardzo mądra księżniczka. Razu jednego przyszło jej do głowy krakra, aby sobie wybrać męża, ale chciała takiego męża krakra, który by umiał odpowiadać na wszystkie jej pytania, a nie nudnego mruka, co się odezwać nie umie i tylko krakra udaje pana. Gdy powiedziała o tym swoim damom dworu, ucieszyły się wszystkie i wychwalały ją za ten mądry pomysł. Wtedy ogłoszono w gazetach, że każdy młodzieniec, który pragnie się ożenić z księżniczką, może krakra przyjść do pałacu, a jeśli potrafi odpowiedzieć na jej pytania, może zostać jej krakra mężem. Oj, krakra, żebyś wiedziała, co się wtedy działo. Krakra, jakie tłumy cisnęły się do zamku. Ale cóż, nikomu jakoś się nie wiodło. Na ulicy wszyscy rozmawiali głośno krakra, kłócili się, krzyczeli, obracali językami, jakby mieli za to obiecaną nagrodę krakra. Ale ktokolwiek minął zamkowe podwórze, zobaczył straż wspaniałą, postrojoną służbę, krakra, wielką tronową salę i piękną księżniczkę, zapominał języka w gębie, stawał jak słup niemy i zamiast odpowiedzi powtarzał pytania krakra księżniczki. Krakra, to naturalnie było bardzo nudne, więc żadnego wybrać nie chciała. A Kaj? Przerwała nieśmiało Gerda. Kra! Otóż właśnie, moja kochana. Dwa dni tak upłynęły, aż trzeciego przyszedł pieszo chłopczyk z ogorzałą twarzą, długimi krakra włosami, bardzo biednie ubrany. To Kaj! Zawołała, klaszcząc w ręce Gerda. Na plecach miał tornister! Ciągnęła dalej wrona. Ach, nie, to były pewne jego sanki. Właśnie z sankami zginął. Krakra, a może sanki? Zgodziła się wrona. Dobrze się nie przyglądałam. Poszedł śmiało ku schodom, a gdy krakra zobaczył strażę, spojrzał zdziwiony i zaraz powiedział: to krakra musi być okropnie nudno tak stać tu ciągle. Następnie krakra wszedł do sali, buty jego skrzypiały strasznie, ale widać było, że sobie z tego nic nie robi. Och, to z pewnością Kaj, krzyknęła Gerda. Właśnie miał skrzypiące buty, jeszcze nowe, które mu babka kupiła. Bardzo być może, potwierdziła wrona. Szedł do samej księżniczki i nie zmieszał się krakra wcale, choć ogromna sala pełna była dworzan, urzędników i dygnitarzy. Krakra każdemu umiał odpowiedzieć. No i dostał księżniczkę krakra. To z pewnością Kaj, rzekła uszczęśliwiona Gerda. On był zawsze ogromnie, ogromnie mądry. Umiał liczyć na pamięć nawet z ułamkami. Och, zaprowadź mnie do pałacu. Kra! Zakrakała wrona. Łatwo powiedzieć. Przecież takiej obdartej i bosej dziewczynki nie wpuszczą krakra do królewskiego pałacu. No to powiedz tylko Kajowi, że tutaj jestem. Sam przyjdzie po mnie natychmiast. Krakra! Zaczekaj tu przy płocie. Rzekła wrona i poleciała do pałacu. Ciemno już było, kiedy powróciła. Kra, to wszystko na nic, rzekła. Boso cię tu nie wpuszczą, straż i lokaje bardzo zważają na nogi. Ale nie płacz, poradzimy jakoś na to. Mam w pałacu krewnego, który jest w wielkich łaskach u księżniczki i zna wszystkie zakątki, jak krakra swoje własne gniazdo. On otworzy ci małą furtkę i ukrytymi schodami zaprowadzi prosto do sypialni księstwa. Kra, kra. Och, moja droga wrono, cicho szepnęła Gerda, idąc do zamku długą, cienistą aleją, w której liście spadały z drzew jak krople deszczu. A kiedy w zamku pogaszono światła, weszły przez małą furtkę, tylko przymkniętą z lekka. Serce Gerdy uderzyło mocno z niepokoju i szczęścia. Czasem zdawało jej się, że robi coś złego, ale chciała się tylko przekonać, czy to naprawdę Kaj. Chyba nie rozgniewa się na nią, ale będzie szczęśliwy, że aż tutaj do niego przyszła, że opowie mu o rodzicach. Na koniec weszła z wroną na małe, boczne schodki. Na szafie w korytarzu stała nocna lampa, a na pierwszych schodkach krewny wrony, kruk
czarnopióry. Gerda ukłoniła mu się, jak umiała. Kruk uważnie popatrzył na nią i odezwał się wreszcie. Kra? Pójdę naprzód, kra? A wy za mną, kra? Droga prosta i nikogo na niej nie spotkamy. A mnie się zdaje, że ktoś za nami idzie, powiedziała Gerda i obejrzała się z trwogą. W istocie przesunęło się coś szybko po ścianie, jak gdyby cienie jeźdźców, psów i koni. Kra, to sny o polowaniu śpieszą do księcia pana i księżniczki, kra, kra. Uspokoił ją kruk natychmiast. Mijali szereg przepysznych pokoi, których ściany obite były czerwonym, błękitnym lub żółtym atłasem. Sztuczne kwiaty pokrywały je wieńcami. Wszędzie lśniły kosztowne sprzęty i klejnoty. Wreszcie stanęli w królewskiej sypialni. Tu sufit przypominał piękną koronę, palmy o wspaniałych, szklanych liściach. A na środku, na grubej łodydze ze złota, wisiały dwa łóżeczka. W kształcie lilii. Jedno białe, gdzie spoczywała księżniczka, a drugie purpurowe, gdzie może Kaj spał. Gerda pochyliła się nad nim ciekawie i zobaczyła jego opaloną twarz. Ucieszona krzyknęła głośno, sny natychmiast pomknęły wzdłuż ściany z pokoju, a książę się obudził, podniósł głowę i... To nie był Kaj.